Chcemy posłuchy, by nam siły przydawało, by złodziei bywało, dzieci znowu rosły. No mandatowo, by bierzemy posły, by nam siły przydawało, by złodziei bywało, dzieci znowu rosły. Wszyscy do końca żyje, do końca żyje. Naród paść biurokrację, nie wzadzą na wakacje, ręka rękę myje. Jedno mam to, wybrzemy my posły, by nam siły przydało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jedno mam to, wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei bywało, dzieci zdrowo rosły. Partyjne wybory bawią Polsk na cel. Dał przykład Italianie, można nazywać ten taniec, zmienić ordynację. Tylko mandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei bywało, dzieci zdrowo rosły. Jedno mandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei bywało, dzieci zdrowo rosły. Ustawa o działalności gospodarczej uchylała podstawowe założenie, z którego cały socjalizm realny wynikał. Twórcą takiego socjalizmu realnego w Polsce, to twórcą, no ojcem chrzestnym, takim nadzorcą, można powiedzieć, projektodawcą, był Hilary Mintz. Hilary Mintz, jeden z trójki takich wszechmocnych działaczy. Akurat tak się złożyło, że pochodzenia żydowskiego, Jakub Berman, Antoni Zambrowski i Hilary Mintz. Hilary Mintz był dyktatorem gospodarczym Polski w latach 40. Hilary Mintz był komunistą ideowym i miał nawet ideał gospodarczy, mianowicie plan doprowadzony do każdego stanowiska pracy. Żeby plan mógł być doprowadzony do każdego stanowiska pracy, no to centralny planifikator, czyli partia komunistyczna, władza polityczna, musiała decydować o każdym stanowisku pracy. I tak rzeczywiście było. Partia decydowała o tym, ilu szewców ma być w mieście, tam przy tam sklepów spożywczych i tak dalej. Krótko mówiąc, o wszystkim decydowała, o możliwości podjęcia działalności gospodarczej, zarobkowania w taki czy inny sposób, decydowała władza. Ustawa o działalności gospodarczej tę zasadę właśnie unieważniała, zachowując tylko kilka dosłownie przypadków koncesjonowania i to w takich branżach, gdzie rzeczywiście, które związane były z ryzykiem wystąpienia niebezpieczeństwa powszechnego. Obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, hurtowy obrót lekarstwami i tak dalej. Natomiast w innych kwestiach trzeba było tylko zgłosić działalność gospodarczą. O co chodziło? Oczywiście była to ustawa uchwalona z niskich pobudek. Chodziło o to, że ta uwłaszczona nomenklatura, żeby jakoś mogła zalegać. Co z tego, że ja się nakradłem, jak ja nie mogę się tym popisać? Nie mogę tu ostentacyjnej konsumpcji uprawiać, tylko muszę się tam chować i tak dalej. Chodzi o to, żeby wreszcie już można występować z otwartą przyłbicą. Ale nie można było napisać, że to tylko dla nomenklatury rezerwujemy. W związku z tym trzeba było pozwolić wszystkim. I socjalizm realny w dziedzinie gospodarczej został obalony właśnie wtedy. I potem tylko chodziło o to, umowa okrągłego stołu miała na celu, żeby ten układ społeczny utrzymać. Jak powiadam, dowodów na piśmie nie ma i nie będzie. Chyba że w rosyjskich archiwach w Moskwie gdzieś się znajdą. Nie tracimy nadziei. Natomiast są pewne poszlaki. Ale na podstawie poszlak też można wnioskować. Czasami ludzie nawet na karę śmierci są skazywani w procesach poszlakowych. No, znaczy byli kiedyś, kiedy jeszcze kara śmierci była. To znaczy, że na podstawie poszlak można sobie dedukować. Otóż pierwsza taka poszlaka wystąpiła 4 czerwca, tylko nie w 89 roku, a w 92, kiedy została podjęta próba ujawnienia agentury komunistycznej w strukturach państwa. Rząd Jana Olszewskiego, który próbował tam
udolnie czy nieudolnie, mniejsza o to, to zrobić, został natychmiast obalony przez obydwie strony umowy Okrągłego Stołu. Obydwie strony umowy Okrągłego Stołu, drugą stronę, stronę społeczną, tak zwaną, czy solidarnościowo społeczną, reprezentacja ta była politycznie zdominowana, pan profesor mówi, przez doradców Lecha Wałęsy, ja mówię przez działaczy lewicy, nurtu lewicy gdańskiej. Im było łatwiej się dogadać, bo to, jak to mówił Andrzej Wyszyński, prokurator stalinowski, to były elementy socjalnie bliskie. Łatwiej było im się porozumieć. Generał Kiszczak, który był gospodarzem Okrągłego Stołu i zapraszał uczestników również po stronie społecznej, miał do nich widocznie większe zaufanie niż do kogoś innego. I zwracam uwagę na jedną rzecz, nawiążę do tego, o czym mówiłem, że w 1981 roku została wyłoniona polityczna reprezentacja społeczeństwa niezależna od partii. Otóż Solidarność legalizowana w roku 1989 była tworzona zupełnie inaczej niż Solidarność, która się tworzyła w roku 80. Solidarność w roku 80 tworzyła się od dołu do góry, natomiast Solidarność w roku 89 legalizowana była od góry do dołu. I to ta reprezentacja była już zupełnie inna niż ta, którą społeczeństwo wyłoniło, przynajmniej członkowie Solidarności wyłonili w roku 81. Skutki tego trwają do dzisiaj, ponieważ jeszcze jednym elementem, który został zaprojektowany przy Okrągłym Stole, był pewien model kapitalizmu w Polsce. Ja to nazywam modelem kapitalizmu kompradorskiego. Już kończę. Znaczy, może o skutkach porozmawiamy zaraz. Okej, okay, no to w takim razie już kończę. Na tym zwracam tylko uwagę, sygnalizuję, że model kapitalizmu kompradorskiego działa do dnia dzisiejszego i co więcej, wszelkie próby podważenia tego modelu napotykają bardzo zdecydowaną reakcję, aż do, że tak powiem, represji policyjnych. Dziękuję bardzo. Słyszeliśmy alternatywną wersję tych wydarzeń, ale w Okrągłym Stole obecny był również Kościół katolicki. Pytanie do profesora Dudka, jaką rolę odegrał Kościół i kto zadecydował o udziale duchownych w negocjacjach? To jest tak, że Kościół rzeczywiście był obecny w całym tym procesie najpierw rozmów przygotowawczych do Okrągłego Stołu i później już w trakcie obrad, także tych najbardziej poufnych prowadzonych w Magdalence, tam wszędzie byli przedstawiciele Kościoła. Przede wszystkim to był ówczesny ksiądz, dzisiaj biskup Alojzy Orszulik, ale także biskup Dębowski, w pewnym momencie się tam arcybiskup Gocłowski też pojawił. Jak on pełnił rolę? No najkrócej mówiąc, rolę notariusza. Panie redaktorze, nie wiem, czy to pana jest dobra wiadomość, czy zła, ale tego się nie da podważyć. To znaczy Kościół, to co znamy z dokumentu, bo pan mówił o wielu rzeczach, których, jak pan powiedział, nie ma w dokumentach, a przynajmniej tych, których mamy dostęp, to jest fakt. W związku z tym ja nie chcę dyskutować na temat przesłanek, wniosków, bo tu moglibyśmy się... Ja zresztą z częścią pana wypowiedzi się zgadzam, nie zgadzam się z niektórymi nadinterpretacjami moim zdaniem, no ale można różne wnioski wyciągać. Natomiast pozostaje faktem, że Kościół był dla obu stron tego kontraktu niezbędny. Jest taka notatka bardzo zabawna ze stycznia 1989 roku, kiedy to sekretarz KC Ciosek i z drugiej strony Tadeusz Mazowiecki, którzy właśnie głównymi tymi takimi przedstawicielami obu stron negocjującymi